Poniedziałek, 6 kwietnia, to są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Słabisz. Witam Państwa bardzo serdecznie. A w dzisiejszym wydaniu mowa będzie m.in. o apelu, jaki przedstawiciele 73 amerykańskich miast wystosowali w sprawie rozporządzeń imigracyjnych Baracka Obamy, o niebezpiecznych incydentach w nowojorskim metrze oraz o oszustach podających się za policjantów. Zaczynamy od informacji jeszcze świątecznej. Wczoraj w Parku Centralnym na Manhattanie, a konkretnie przy pomniku króla Władysława Jagieły, odbyło się 16. już polonijne śniadanie wielkanocne. Po raz pierwszy organizowały je dwie panie Katarzyna Kucia i Elżbieta Święszek. Pogoda dopisała, więc pod pomnik króla Jagieły dotarło około 200 osób, w tym sporo nowych uczestników. Wiele miało na głowach ciekawe kapelusze, które potem tradycyjnie oceniane były przez śniadaniowe jury. Spotkanie przy pomniku króla Jagieły rozpoczęło się wspólną modlitwą, którą poprowadził Paulin ojciec Michał Czerzewski i ksiądz Andrzej Bielak. Ojciec Michał poświęcił też jedzenie przyniesione przez uczestników, a potem były życzenia świąteczne, dzielenie się jajkiem oraz wspólne śpiewanie i dyskusje, które trwały do wieczora. Dotychczasowi organizatorzy śniadań, Uta Szczerba oraz nasz redakcyjny kolega Janusz Szlechta otrzymali w ramach podziękowania i wyróżnienia obrazy Ryszarda Semki oraz Rafała Ekwińskiego. Przechodzimy teraz do informacji imigracyjnej. Przedstawiciele ponad 70 amerykańskich miast i powiatów z 27 stanów zjednoczyli siły i chcą pomóc nielegalnym imigrantom. W tym celu zwrócili się do sądu apelacyjnego z prośbą o umożliwienie wejścia w życie zawieszonych prawie 2 miesiące temu rozporządzeń imigracyjnych Baracka Obamy. Dzięki nim około 5 milionów nieudokumentowanych imigrantów, wśród nich także Polaków, otrzymałoby tymczasową ochronę przed deportacją oraz prawo do pracy. Opóźnianie wejścia w życie rozporządzeń imigracyjnych prezydenta Obamy szkodzi nie tylko naszej gospodarce, ale przede wszystkim stwarza coraz większe zagrożenie dla rodzin, którym może grozić deportacja, mówi burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. I zapowiada, że będziemy walczyć o reformy imigracyjne, na które zasługuje nasz naród wszędzie tam, gdzie będzie potrzeba, czyli na sali sądowej, w kongresie czy w lokalnych społecznościach, mówi Bill de Blasio. Więcej na ten temat we wtorkowym wydaniu Nowego Dziennika. Tymczasem w Nowym Jorku policja prowadzi śledztwo w sprawie niebezpiecznych incydentów, do których dochodzi w pobliżu stacji metra. Okazuje się, że ktoś specjalnie kładzie na torach metalowe części. Gdy najeżdża na nie pociąg, dochodzi do niewielkich eksplozji, powstają iskry i płomienie. Jeśli to ma być rodzaj żartu, to jest to bardzo niebezpieczny żart i może skończyć się tragedią. Dlatego zwróciliśmy się do policji o pomoc, napisali w oświadczeniu przedstawiciele MTA. Do jednego z ostatnich tego typu zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu na Brooklinie, na stacji Nostrand Avenue. Z tego powodu ruch pociągów w tamtym rejonie został wstrzymany na ponad godzinę, powodując gigantyczne opóźnienia. Nowojorska policja poszukuje też dwóch mężczyzn podszywających się pod policjantów i okradających przechodniów. Oszustów widziano w akcji na ulicach Ridgewood, Flushing oraz Long Island City. Jeden z oszustów czeka w samochodzie, czarnym Lincolnie lub furgonetce, drugi ubrany w policyjny mundur podchodzi do ofiary i przedstawia się jako funkcjonariusz policji. Zabiera poszkodowanym cenne rzeczy oraz pieniądze i ucieka. Policja zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą o pomoc w schwytaniu oszustów. Przenosimy się do New Jersey. Tutaj w niedzielę po południu kilkanaście osób, w tym jedna poważnie, zostało rannych w wyniku zawalenia się stropu United Methodist Church przy West Grand Avenue w Rahway. Incydent miał miejsce podczas wielkanocnego nabożeństwa. Cudem uniknęliśmy większej tragedii. Można z pewnością powiedzieć, że Bóg czuwał nad członkami tego zgromadzenia, powiedział burmistrz miasteczka Samson Steinman. Natomiast w Wielką Sobotę wieczorem strażakom w Garfield udało się w porę ugasić pożar, który wybuchł na dachu budynku przy 70 Outwater Lane, w którym na ostatnim piętrze mieści się nasza redakcja. Około 9 wieczorem z palącej się papy dachowej zaczęły wydobywać się kłęby smolistego dymu oraz ogień. Najprawdopodobniej ogień został zapruszony przy drzwiach awaryjnych wychodzących na dach. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. I na koniec małe sprostowanie. W czwartkowych wiadomościach, mówiąc o marszałku z Greenpointu Henryku Skrockim, błędnie podaliśmy, iż jest on honorowym komendantem jednej z placówek SPAP.
Tymczasem pan Skrocki od 27 września 2013 roku nie pełni tej funkcji i nie jest członkiem SWAB. Za nieścisłość przepraszamy. Zachęcam do lektury wtorkowego wydania Nowego Dziennika, w którym publikujemy najważniejsze wiadomości ze świata Polski i Stanów Zjednoczonych. Piszemy też o nowym leku na stwardnienie zanikowe boczne, o zaletach szparagów, które cenili sobie już starożytni Egipcjanie, Rzymianie i Grecy, oraz o nowym, bardzo niebezpiecznym narkotyku, przed którym ostrzegają policjanci na Florydzie. Polecam również felieton Przemka Cebuli pod tytułem Absurd goni absurd, o godnych PRL-u nie mających większego sensu przepisach obowiązujących obecnie w Polsce. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem. Już za chwilę natomiast rozmowa z przedstawicielkami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, konsul Sabiną Klimek i konsul Anetą Kuczewską. Zapraszam.